Cześć, witam Was serdecznie, ja jestem Seba i to jest kolejny odcinek z Beast Survival. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku tutaj postawiłem sobie tego kowala, tutaj szafkę na broń, na amunicję. Jeszcze w międzyczasie później, między odcinkami, wskoczyłem po wodę. Uzupełniłem destylarkę. W sumie to uzupełnię sobie też od razu wodę. Tutaj sobie już pick-upa załadowałem. Wróciłem dwie szafki puste. Tutaj trochę jedzenia, jakieś bandaże na wyprawę, bo tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, chciałbym się wybrać tutaj w okolice tego tartaku i zajrzeć do tej kopalni, bo przydałyby nam się te rudy, skoro mamy tego kowala, mamy ten piec do wytapiania, to nie kowala, tylko kuźniec, co ja gadam. To by przydały nam się jakieś surowce i liczę na to, że tu w tej kopalni coś się pewnie znajdzie. Nie wiem, co ja bym tu jeszcze... No, amunicję mam. Uzbrojenia trochę mam. Nie mam kilofa, no bo nie mam go na razie z czego zrobić, ale może gdzieś tam się w tej kopalni znajdzie jakiś kilof. Mamy poranek. Wczesny poranek. Tak. To co? To ja myślę, że możemy... Wodę sobie uzupełniłem. A, usmażyłem jeszcze te kurczaki, co ostatnio miałem. To też rozpaliłem i usmażyłem, bo mogłyby się zepsuć. Właśnie jak my tutaj stoimy z głodem i z piciem, dobrze stoimy. No to co? To myślę, że tak. Tutaj byśmy sobie zamknęli. Dwie szafki. No nie, no dobra. Dwie szafki wystarczą. Może tam jeszcze gdzieś coś w tym tartaku znajdziemy. Agregat jest wyłączony. Żeby nam się tutaj paliwo nie marnowało. Nie ten guziczek. My potrzebujemy ten guziczek. I ja bym musiał się skoczyć... O, jak jestem w środku, to nie mogę na mapę zajrzeć. Ciekawe. Czyli ja bym sobie wyjechał, przyjedziemy koło tego, objedziemy tędy, może z tej strony. Chyba, żeby przez... A, nie będę po lesie jeździł. Gdzieś zabłądzę jeszcze i co? A tak tutaj... Tutaj się przejedzie dookoła po drodze, będzie pewniej. I bezpieczniej pewnie. Tam tylko tych ominiemy, ale myślę, że jak autem koło nich przejedziemy, to oni nam nic nie zrobią. Kiepsko kieruję, no ale to nic. Nic nam nie zrobili. Ja nie pamiętam, czy tutaj... Ale tutaj chyba ostatnio... Tutaj ostatnio chyba wyzbierałem wszystko. Najgorsze jest to, że przy przeładowaniu gry zamykają się drzwi, zamykają się maski w samochodach i ja je zostawiałem otwarte, bo myślałem, że będę wiedział, gdzie już byłem, ale to nic. No tutaj stoi nasz kładzik, w razie czego. Tutaj mamy jakieś urządzonko na dachu jeszcze, ale to jest chyba, nic tam to chyba nie da. Dobrze, tu jesteśmy już blisko tego tartaku. Czy ja tutaj byłem w tym domu, czy nie? Nie wiem teraz. O! Dobra,
Podjadę sobie bliżej. Nie jestem pewien, czy tu byłem. Bo tam już chyba za tą górą jest ten tartak, bo tutaj mamy ten zakręt. No tak, byłem tu. Byłem już tutaj, tak, dokładnie. Tutaj już byłem. Wziąłbym tą przyczepkę, podpiął, ale zresztą koło domu też mam przyczepkę, to... to ten. O, muszę pamiętać, że tu kamienie leżą. Tutaj mamy chyba tył tego tartaku. Nie wiem, czy najpierw jechać tutaj do tego tartaku, czy do tej kopalni. Objadę sobie z tamtej strony. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, może chociaż z grubsza, czy coś tu ciekawego by się znalazło. Aha. Znalazło się coś, ale nie ciekawego. Czyli zombiaki. Lewarek. Lewarek to ja już mam. Tam nie podchodzić. Nie, to chciałem, to chciałem. O, schowka nie ma. Nie wiem, ile tych zombiaków tam jest. Nie chcę się narażać. Tutaj chyba jest pusto. Beczkach? Nie, tutaj wygląda na to, że tutaj nic nie słychać. Nie, dobra, górę możemy przeczesać. Tutaj na górze wygląda spokojnie. Tutaj na dole są zombiaki. Beczki, agregat. Dobra, zobaczmy, co mamy tu. Tu. Czy mnie się wydaje, że czy gra mi znowu zrobiła psikusa i... No właśnie, nie wiem dlaczego, ale co jakiś czas mi się tutaj ta... O! W sumie można było się spodziewać, że w tartaku znajdziemy piłę. Jeszcze tutaj by się, gdyby się dało wykorzystać szafkę jakąś, byłoby fajnie, bo by się przydała jedna tam, ale mamy walizkę. Dobrze, to wrzućmy to do walizki, tą walizkę się później weźmie. Wrzucę ją tam do samochodu, na pakę. Co tutaj mamy? No nie, no rękawiczki to nie, amunicja, o fajnie, bo amunicji będziemy mieli pod dostatkiem. Przerzucimy to na razie tu. Szmatki zapakujemy, ok. Skrzyneczkę z tym badziewiem.
A nie, są szafki. Są szafki. Elegancko, zaraz je zaniesiemy na pick-upa. Tam ma jeszcze miejsce jest. Miejsce jeszcze jest. Dobra, tutaj pewnie jakieś parę rzeczy się znajdzie, ale to ja nie myślę, że nie ma co za bardzo tu kombinować. Tylko poprzerzucać, co jest do poprzerzucania i spadać dalej. Dobrze, bo tak, mamy piłę. Dobra, walizki nie chcę, sprayów nie chcę na razie, to weźmiemy. Nie, 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 nie. Spać to ty będziesz później, chłopie. La gitarra to nie. No, żeby tylko mi się w głowie nie zrobiła. Muszę pilnować. Muszę pilnować. Dlaczego nigdzie nie mogę znaleźć tych cholernych zębatek? Już tyle jest przeszukane, a... Dobra. Z szafki załaduję na pick-upa. Szerokim łukiem od zombiaków, żeby mnie nie wyczaiły. Dobra, idę po tą drugą. Jeszcze muszę tu na dole zobaczyć, co tu ciekawego. Szafka, 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 szafka. Dobra. No, ładnie, ładnie. Damy sobie tu następną. Obróćmy ją. Okej. Zamkniemy. Czy ja się tutaj dostanę do tych szafek? Czy będę musiał otwierać? Ale to nic, to choćby nawet to i tak dobre i to. Ta szafka tak trochę dziwnie stoi. Samochód chyba też tak dziwnie stoi. Dobra. Nieważne. Zobaczmy, co tu ciekawego. Nic. Tam zombiaki chodzą. To w sumie niech one se tam chodzą. Ja nie będę ich drażnił. Tutaj mamy kolejną przyczepkę. Konserwy nie mogę wziąć. O, tu mamy zapas beczek. No i co, nic tu ciekawego nie ma? No jak to? Bieda. A, jeszcze tutaj miałem zerknąć. Dobra, szeroko, żeby mnie nie wyczaiły. Ej, ale tu jest cement i... W kiblu nic nie ma. Sprawdzę, ile tam potrzeba na Słuchajcie, gdzie to kurczę było znowu z tym o tu 6 sztuk.
Sześć sztuk. No dobra, a jak ryby do tego dać? No ale nic, mamy to. To chyba było specjalnie przygotowane pod nawóz. Mamy nawóz. Że co? Za ciężko? Zaraz cię, gościu, rozładujemy. To ci pościągamy. O. Lepiej, lepiej. Skoczyć jeszcze tam, czy już do kopalni? Którą my mamy godzinę? W sumie to mamy jeszcze wczesną godzinę. To może skoczmy na ten tył. Tutaj nie będę się narażał. Jak są zombiaki, to się nie będę za bardzo narażał. Jeszcze byśmy zobaczyli tam z tyłu, co? Aha, ale czy ja tam wjadę? Czy ja bym musiał tamtą stroną wjechać mimo wszystko? Ja tutaj zerknę, co to tutaj jest. Tutaj z tyłu nie zaglądałem. W tej stercie śmieci coś znajdę. Tu by było fajnie te zombiaki załatwić. Zdążyłem. A one się normalnie boją słońca. One się boją słońca. Dobra, spróbujemy tu jeszcze z zaskoczenia troszkę z tyłu przez te deski. Dwóch już załatwiłem, czy nawet trzech. Mamy pomidor. A nie, flaszki to ja nie chcę. One gdzieś tam z przodu chyba bardziej są. Tak, one boją się na słońce wychodzić. Jak już wychodzą, to zaraz uciekają.
Nie wiem, czy to już wszystkie. Może zróbmy tak. Zróbmy sobie save'a. Wygląda na to, że wszystkie. Ale to ja bym sobie tutaj musiał podjechać chyba, bo tam może będzie jakieś ciekawostki, może by tam będą. Jak może w tym tartaku da się znaleźć tutaj. Tak sobie stanę, o, żebym miał jak szybko się wpakować w auto. Tutaj mamy kółko dokłada, ale to kłada to my już mamy ogarniętego. Dobra, butle mamy. Butle nam się przyda, zdecydowanie nam się przyda. Dobra. Musimy się streszczać. Tu nic nie ma. Co tu mamy? Banieczkę. O, tu mamy kolejną tarczę. Ile ja mam miejsca? Nie mam miejsca. Dobra, lećmy się wyładować. Mogłem to zrobić wcześniej, co prawda. Ale nic. Dobra, dawaj mi tu jakąś szufladkę. Lecimy z koksem. Musiałbym się za chwilę napić, ale to nic, to za chwilę. Oblecimy ten dół. Bańka. Dużo butelek. Farba. Dobrze. Kable, to nam się przyda. Deski nam są do szczęścia niepotrzebne. Farba. O, jakiś przewód. Jakiś przewód. Dobra, to tutaj więcej za bardzo nie ma. To można wziąć? Nie. Tutaj stąd coś? Nie. Dobra, lećmy dalej. Trzeba by się na górę jeszcze dostać. Tu nic nie było. Tutaj farba. Tu coś jest? Nie ma. Butelki to zebrałem. Tutaj nic nie było. Ok. Tu mamy co? Jakieś farba znowu. Farba. Gaśnica. Wentylatorek. Deska. Kolejna piła. Weźmiemy, bo to nie wiadomo. Tutaj jakieś części samochodowe. Tak, to weźmiemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Ile mamy miejsca? Jeszcze trochę mamy. Okej. Znowu farba. No i co? To tutaj by było na tyle. W sumie jakiś szału tutaj nie było w tym tartaku, ale mamy drugą tarczę. Tylko gdzie jeszcze znajdę? Gdzie ja jeszcze znajdę resztę do tej piły? Zębatki oczywiście żadnej. Tutaj mamy kłada. Ale to jednego już mamy, to nam niepotrzebny. Czyli co? Zostały nam jeszcze... Tam jeszcze z tyłu są budynki. Tutaj jest jeszcze ciężarówka, ale do niej chyba nie mamy dostępu. No, tam mamy jeszcze budynek, tam mamy jeszcze budynek. Kurczę, tu tyle tych budynków, że nie wiem, czy ja do tej kopalni dotrę dzisiaj normalnie.
Dobra. Oj, tu mamy niedźwiadka, ale ja go nie chcę zabijać na razie, bo on mi jest do niczego niepotrzebny. On mi jest do niczego niepotrzebny. Po co ja mam go wykończać? Ale kurczę, będę musiał go chyba wykończyć, no bo co? To mi tam. A jak się dostać tutaj na górę? Jak to na górę? Ej, no jest budynek u góry. Co, nie da się do niego wejść? A, nie, da się. Możesz ty. E, no patrzcie, no, on mnie przez ścianę. No, w sumie ja go też mogę przez ścianę. Okej, okay, troszkę nas drastą. Za blisko stałem. Za blisko stałem. Masz coś ciekawego? Ma batonika, to zaraz się poczęstujemy. Co my tu mamy? Nie, no śrubokręt to ja już mam. Szkoda mi na niego miejsca. Tutaj nic ciekawego nie ma. Tutaj mamy wyjście. Szmata. Szkoda było amunicji na niego. O, wiadro weźmiemy. Tam mamy tą ładowarkę. Może coś pod tą wiatą będzie. No i tam mamy, kurde, miśka. Jeszcze zerknę tutaj, w tym domku. Oj, sorry. O, tutaj mamy troszkę złomu. Aczkolwiek by tego złomu to już mamy dość sporo. Ale nie zaszkodzi. Nic się tu nie szwenda, nic się tu nie szwenda. Dobra. To. Kamień. Oczywiście, jakby są teraz niepotrzebne, to ich tu jest wszędzie pełno. Tu mamy amunicji troszkę. Talerze. No nie, no talerze to mi są do niczego niepotrzebne na razie. Gdzieś tam chyba nawet w domu mam talerze. Nie. Ja chciałem amunicję. Ja chciałem amunicję. Dobra. Tutaj mamy górę załatwioną. Auto mi stoi po tamtej stronie. Tutaj mamy tą ładowarkę. Zerknę jeszcze, co by się tu ciekawego znalazło. O, widzę butlę z gazem. Jest gaz? Jest. Ale zanim wezmę butlę, pójdę do auta, to zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego. Szmatki mamy. Okej. Mamy ten ziemię czy nawóz? Nie, ziemię, to chyba ziemia. Mamy jeszcze troszkę złomu. Tutaj też trochę złomu. Tu coś ciekawego? Nic. Ja nie wiem, czy ja mam. Zobaczymy, jak się wyrobimy z czasem. Którą mamy? 10. Nie, to mamy jeszcze tutaj dopiero poranek, także czasu jeszcze jest dużo. Dobra, to tak. Butle. I możemy śmigać do auta, tylko przejdziemy tędy. Bo tam jest misiek. No, jest misiek. Gdzie ty, moje auto stoi? Z tamtej strony. Jest misiek, no i co ja? No, będę musiał go wykończyć. Gdzieś poszedł. Mamy dwie butle. Misiek gdzieś poszedł, tylko gdzie on? No, nic, zjadę.
że stanę sobie tu. Gdzie on poszedł? No nic, może weźmy sobie na niego strzelbę, bo z tego wytrzymał dwa strzały i jest z głowy. Aha. Ciekawe, czy ja mogę ich wykończyć? Czy oni są zamknięci? A, misiek śpi, dobra. Oni są zamknięci, to ja mogę sobie tutaj ich wystrzelać jak kaczki. Ale ich tu jest tak dość sporo, widzę. Tej amunicji tu już nie mamy za dużo. Ale to nic. Tam z tamtej strony. Gorzej jak się misia go budzi. Ach, tu nie mam dobrego strzału. O, a jak ja tu mam wejść? Czyżby przez dach? Nie no, nie widzę tam żadnym ten... Żadnego okna, albo tędy? Przecież... No jak? Myślałem, że... myślałem, że siekierą poradzę tutaj. Dobra, słuchajcie. Jeszcze tu może kiedyś zajrzę. Jakoś musi się dać wejść do tego... budynku, ale... nie pozwala mi tu nic rozwalić. Zostaje tylko jakoś gdzieś wejście górą, ale u góry znowu też nic nie widać. Gdzie jest misiek? Misiek śpi, dobra. No zobaczcie, tutaj jest to okno. Wejdzie. Wejdzie. Tutaj wejdzie. Tutaj też. Aha, dobra. Tam na dole się nie dało tego rozwalić, ale tutaj można rozwalić.
Aha, teraz trzeba tu jeszcze jakoś wejść przez to okno, no. No patrzcie, no nie mogę tu wejść. Czy ja tam widzę spawarkę? Cholera, no. No nie, tutaj nie wejdę. Tutaj nie wejdę. No nie wiem. Nie wiem. Gdzieś tutaj będzie się musiało dać jakoś wejść, no bo tam są różne rzeczy w środku. Ja sobie może opróżnię. Czy my potrzebujemy coś? Możemy coś dziabnąć. Misiek tam na razie sobie chodzi. Zjemy sobie jakąś konserwę, zanim on tu przyjdzie. Gdzie on jest? Tam, dobra. Jeszcze napijemy się troszkę. Tamten domek jest tutaj taki duży, że nie wiem, czy ma sens. Tam chyba łóżko było, to nie wiem, czy ma sens wracać się z powrotem do. Do domu, czy może tutaj nie przenocuję? Aha, glina. O cholera, to co? To coś nowego. Co to za badziewie jest? Czy to mi coś zrobi? Pierwszy raz spotkałem. Kuchenkę mam, strasznie się z nią nawkurzałem. Tarczę sobie wezmę. Ja może tego na razie atakować nie będę, bo nie wiem, czy tego nie trzeba potraktować ogniem. Dobra, spadam stąd na razie, a jeszcze to wezmę, bo to jest dziwne. Dobra, miśkę nie będę na razie ruszał. Którą mamy godzinę? Dobrą godzinę mamy. Okej, tutaj mam wszystko w sumie. Przeczesane. Muszę pamiętać, że tam u góry w tym domku było chyba w tym czy w tym drugim domku było łóżko, w razie czego, gdyby trzeba było przyjechać się przespać. A teraz. Teraz to może by się przydało udać do tej kopalni w końcu.
tutaj troszkę żeśmy się nawet obłowili. Jeszcze w sumie tu jakiś samochód stoi, ale już mi się nie chce zatrzymywać. Wyjadę na główną drogę. Tutaj mamy te tereny łowieckie chyba. Tak, tutaj mamy te tereny łowieckie. Nie pamiętam, czy tam coś było, ale były tam jakieś zabudowy. Ale dobra, tutaj byliśmy ostatnio. Słuchajcie, tu coś jest. No, stój, stój. Myślałem, że coś fajnego tu będzie. A to chyba tylko atrapa. O, tu już jest ta kopalnia, to już nawet nie ma daleko. Tutaj koło tej kopalni muszę stanąć. Ciekawe, czy ja mogę wsiąść. Mogę. Mogę z tej strony wsiąść. Nie w tą... Ach, co ja to robię? W tą stronę chciałem. Tutaj jest ta kopalnia. Tutaj też jeszcze jest jakiś budynek. Nie wiem, czy tutaj na dole nie ma jakiejś możliwości wejścia. Ale tutaj... No nic, muszę sobie tutaj stanąć, tak żebym miał łatwy dostęp do auta. Nie wiem, czy tutaj będzie można, czy tutaj będzie można wejść. No dobra, nic, wysiądę, tutaj zerkniemy sobie, co my tu mamy. Właściwie to ja może tutaj jak jestem, to ja bym zapisał sobie grę na wszelki wypadek. Godzinę mamy południe. No dobra. Rozejrzyjmy się najpierw tutaj na zewnątrz. O, proszę, tutaj już mamy... Tutaj już rudy leżą na zewnątrz. No, czyli dobrze, czyli tutaj pewnie nie, no buty to już mam, złom, nie, tego nie chciałem, to chciałem, opróżnijmy sobie tutaj. Ta... Patroszyć nic nie będziemy, to nóż mi raczej potrzebny nie będzie. Łom, no może się przydać. Może się przydać. Nie wiem od czego zacząć, kurde. Ale do nic, obejdźmy. O, tutaj coś leży. Nie, gliny to ja nie chcę. Nie chcę gliny, tam chyba będzie wejście. Tylko, że... A nie, no tutaj mamy znowu cement. O, patrzcie, tu tekstury są niepełne. Ale to nic, tutaj mamy wejście do kopalni. Dobra, tu mamy wejście do kopalni. Tak mi się wydaje bynajmniej. No przeskocz mi chłopie na drugą stronę, o. Dobra, tutaj jest glina. Glina mi jest do niczego na razie niepotrzebna. Na razie, no bo kto wie, co tam później dalej będzie z tego można zrobić. Może jakiś... Jakiś przedmiot może?
Mamy miedź mamy. Co tu jeszcze leży? Dobra, wezmę tą glinę, bo tutaj mamy jakąś bramę, a tu co? Siarka. Proch? Dobra. Tu już mamy pełno prawie. O, prawie pełno. Dobra, ja wiecie co, ja wezmę tą, gdzie ta glina była tu. Bo jak mam potem się zastanawiać. O. Braz? Braz? Co to muszę sprawdzić, co to braz? Braz. Mosiądz? Albo coś? Kuper to jest miedź. Braz to jest siarka. Glina. No nie wiem. Tutaj jest agregacik, ale on jest niepodpięty chyba. Dobra, skoczę tam na górę. O, skrzyneczka z częściami. Druga skrzyneczka. Taśma. Deski. Nie, deski na razie nie biorę. Nic mi tu nie łazi, nic. Trochę złomu. Tutaj znowu kask. Znowu taśma. Jakieś bloczki betonowe. Kolejna taśma. Będziemy mogli wszystko taśmą wyklejać. Co się zepsuje, to taśmą. Oh shit. Chyba się troszkę zagalopowałem. Nie, to już o jedna szufladka. Okej. Aha, to mieliśmy do tej. Kurczę, ja miałem tutaj tą broń myśliwską, zamiast z niej strzelać do tych zombiaków, to zmarnowałem se trochę amunicji z tego. No nic. Dobrze, mamy przeczesaną tą część, zapiszemy. Jeszcze bym zerknął tutaj po tej stronie. Nic tu nie ma w tym autobusie. O, jedzenie. Proszek. No nie, proszek na razie nie. Nie wiadomo, czy bardzo stara ta zupa, czy nie. Ale nie ma źle. Chłop się nie wykończył. To widocznie nie jest aż tak stara. Czy tu coś mamy? Nie mamy. Nie ma, nie, nie mamy. Tam jest jeszcze samochód policyjny. Tam mam pewne obawy. Tutaj może na te kontenerki bym skoczył, a tam no też by się przydało. Tylko no i to mi się podoba. I to mi się podoba. Ja co ja tu mam? A nie, no to ja już mam taką. Aj, myślałem, że coś lepszego. Ha!
Słuchajcie, kałacha mamy, no bo normalnie mamy kałacha. 7,62 chyba też jest do kałacha. Dobra. Nie. Jaka to była amunicja do kałacha? Mamy dziewiątkę, 7,62. Nie, to chyba nie ta. Nie, to nie ta była do kałacha. Dobra. Opróżnimy sobie może troszkę. To do tego nie wiem, czy tam jeszcze jakaś amunicja do tego była. To jest 9 mm, to nie kask, to przerzucimy. Było coś tego rewolwera, 3 sztuki jeszcze. Dobra, niech se są te 3 sztuki. Zawsze to 3 sztuki. Zobaczmy teraz, co tutaj mamy u góry. Kanisterek tutaj mamy. Znowu mamy glinę. Jak tak nagle się robi cicho, to zawsze mam pewne obawy z tym związane. O, to źle wróży. Może trochę pozbieram tej gliny, bo może ona faktycznie do czegoś będzie potrzebna później. Może jakiś do wytapiania czegoś będzie potrzebna, bo co? O, tu mamy jakiegoś ziutka. Nie, no kolejny nóż mi jest niepotrzebny. Nie wiem, co to jest. Coś zbagowanego. To już drugi raz takie coś znalazłem. Dobra, olać to. Olać to, tylko że co? Kurde, myślałem, że znowu od niego plecak weźmiemy, ale. No ale się nie da. A tak by mi się przydał ten. O, co tu mamy? Glinę mamy. Nie wiem, czy tu nie jest ta pompownia, co była na mapie. Bo była taka pompownia. My jesteśmy teraz chyba tutaj. Stara pompownia. Przepompownia. Jak zwał, tak zwał. Dobra. Ile my mamy miejsca? Ja sobie to zrzucę do szafek. Karnisterek mamy jeszcze jeden. W sumie nie jesteśmy jakoś bardzo poważnie chorzy. Tutaj, co tutaj mamy? Status. Zdrowie w połowie. No nie wiem, dlaczego tak mało. Może tam przez te zombiaki trochę, co mnie tam dziabnął parę razy. O, oj, oj,
Albo deszcz, albo mgła. Deszcz. Dobra, już myślałem, że mgła. Już myślałem, że mgła. Ja sobie może podjadę kawałek dalej. Bo tutaj, do tej kopalni i tak trzeba będzie wrócić i tak. Ale żebym tutaj miał gdzie uciekać w razie czego. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Ja sobie tutaj zrobię save'a. Zerknę, co tutaj może jest. Będę wiedział, czego się spodziewać. Tam widzę, będzie gdzie pozwiedzać tutaj. Na szczęście nic nie słyszę tu żadnego. Żadnego zombiaka nie słychać. O, proszę, tutaj jest kółeczko dokłada. Ja je na wszelki wypadek wyrzucę, żebym widział, że tutaj leży. Dobra, zobaczę, co jest u góry. Muszę uważać, bo tutaj widzę, że można zaliczyć glebę. Dobra, nic tu ciekawego nie ma, a na górze? Bieda. Normalnie bieda, nic ciekawego nie ma. Nie mam monety. Telewizorka nie idzie wziąć. Czyli elektroniki z niego nie będzie. Którą mamy godzinę? 14. Zerkniemy tam. Ale tam widzę, że tam nic nie ma. Ale może da się zaworem ruszyć? Nie da się. No nic, czyli tutaj możemy tylko pozwiedzać. Żadnej zabawki nie znalazłem. No cóż. No niestety nic, żadnej zabawki. Leje jak cholera. Okej, ja idę do auta. Zobaczę, co tu jeszcze. Mięso, a nie, mięso to ja mam pod dostatkiem. Nic tu nie ma, nic nie ma. Dobrze. Uciekam do auta, bo pogoda jest tragiczna. Nie wiem, czy się wrócić do domu, czy tutaj zostać. Może wrócę do tego tartaku, tam był taki domek, gdzie można było się przespać. Ale chwila, ja bym może przejechał.
Ja jestem tutaj. Dobrze, ja bym może skoczył do tego domu. Mimo wszystko. Dobrze, słuchajcie, ja wsiadam do auta. I myślę, że na tym sobie, na tej burzy skończymy sobie dzisiejszy odcinek. Także w tym odcinku to na razie tyle. Dziękuję Wam oczywiście za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Także trzymajcie się, do zobaczenia, hej!